Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić deser Red Velvet Cake. Są one przepyszne, a mimo pozorów są bardzo proste w wykonaniu i myślę, że każdy powinien sobie z nimi poradzić. Na początku do misy miksera wrzucamy 150 g bardzo miękkiego masła. Następnie dodajemy 250 g cukru oraz łyżkę cukru wanilijnowego. Całość ubijamy na wysokich obrotach miksera. Gdy masło z cukrem się ubija, przygotujemy sobie pozostałe składniki. Do 330 g mąki pszennej dodajemy 1 łyżeczkę proszku do pieczenia oraz 1,5 łyżeczki sody i 2 łyżki kakao. Wszystkie składniki ze sobą mieszamy bardzo dokładnie, a gdy się połączą, do 250 ml tłustego mleka dodajemy łyżeczkę barwnika w proszku. W kolorze czerwonym można go zastąpić również barwnikiem w żelu, ale nie używajcie tutaj takich naturalnych zamienników jak sok z buraka czy sok z malin, ponieważ po prostu ten kolor nie będzie taki ładny i intensywny. Do ubitego masła dodajemy 3 jajka, jedno po drugim i całość ubijamy przez parę minut, aż masa się połączy i będzie naprawdę puszysta. I do ciasta dodajemy suche składniki oraz zabarwione mleko. Ciasto mieszamy bardzo krótko, tylko do momentu, gdy wszystkie składniki się ze sobą połączą. Pod koniec dodajemy łyżkę octu jabłkowego albo winnego i całość jeszcze krótko łączymy. Ja sobie wymieszałam jeszcze szpatułką. I ciasto wylewamy na blaszkę, wyłożoną od spodu i po bokach papierem. Mi nie starczyło trochę papieru, więc wysmarowałam sobie bok masłem. Ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i pieczemy do suchego patyczka. Wykrajamy z ciasta okręgi o średnicy pucharku, w którym podany deser i odkrajamy górkę. Mi wyszło 12 krążków, do każdego deseru użyłam po 2, czyli miałam 6 deserków. Jeżeli Wasze kieliszki są mniejsze albo bardziej podłużne, wyjdzie Wam oczywiście inna ilość okręgów o innej średnicy. Gdy ciasto jest upieczone, przygotowujemy krem. 250 g serka mascarpone oraz 330 ml śmietanki 30% razem z 50 g cukru pudru ubijamy na sztywny krem. Śmietanka mascarpone oraz Filadelfia, którą za chwilę dodamy, powinny być prosto z lodówki. Jak widzicie, mój krem na razie jest ubity tak na 3/4. Na tym etapie dodajemy Filadelfię. Gdy powstanie gęsty i sztywny krem, możemy już przekładać nasze deserki. Ja użyłam do tego rękawa cukierniczego, Wy możecie nałożyć również je za pomocą łyżki. Na spód dojemy odrobinę kremu, żeby pierczoblat mógł się przykleić i dajemy na to pierwszy blacik naszego ciasta. Nasączamy go ponczem, wcześniej przygotowanym. Przepis do takiego ponczu zostawię Wam w opisie tego filmu. Jest on z soku z cytryny, wody oraz cukru pudru. Następnie robimy okrąg z kremu, zostawiając dziurkę w środku. Ja zdecydowałam, że moje desery będą podane z owocami. Więc do środka włożyłam rozmrożone truskawki. Jeżeli Wasz kieliszek jest bardziej podłużny, możecie zrobić na przykład 2 warstwy kremu, a nie tylko jedną, jak u mnie. Wykładamy kolejny blacik ciasta i również go nasączamy. I teraz tylko wystarczy je udekorować.
Ja do tego użyłam pozostałego kremu, przyzdobiłam resztkami ciasta, które mi zostały, wycięłam po prostu za pomocą foremki takie serduszka i pokruszyłam odrobinę ciasta. I jeszcze zdecydowałam, że dam takie srebrne kuleczki na każdą różyczkę. I tak się prezentują gotowe desery. Jeżeli chcecie, możecie ten przepis również odtworzyć w takiej standardowej wersji w formie takiego jednego bardzo dużego ciasta. Wtedy wystarczy upiec ciasto w rancie albo w jakiejś tortownicy i przełożyć jedną warstwą kremu.